Serdeczne podziękowania dla moich patronów i patronek w serwisie Patronite. Dziękuję za to, że wspieracie moją audycję. Jeżeli chcesz dołączyć, zachęcam do budowania nowej jakości mediów razem ze mną. A teraz zapraszam na podcast. To będzie szybki komentarz w podróży. Ceny kakao na światowym rynku wzrosły trzykrotnie w ciągu zaledwie kilku miesięcy. We wtorek osiągnęły poziom 10 000 dolarów, 9 235 euro za tonę, co czyni je droższymi niż miedź, która obecnie kosztuje około 8 700 dolarów za tonę. Zapraszam na kolejny komentarz w podróży, który przygotował dla Was Grzegorz Kordylas ze Świat Po Prostu. Zapraszam do subskrypcji grzegorzkordylas.com. Rolnicy mają nadzieję na wyższe zarobki, ale od lat zyski z kakao trafiają przede wszystkim do pośredników i międzynarodowych korporacji, które produkują z ziaren kakaowca czekoladę i inne słodycze. Wybrzeże Kości Słoniowej i Gana odpowiadają łącznie za prawie dwie trzecie światowej produkcji kakao. Obecny wzrost cen wynika ze znacznych nieurodzajów w tych kluczowych regionach produkcyjnych, spowodowanych naprzemienną suszą i zbyt intensywnymi opadami deszczu, które doprowadzały do rozprzestrzenienia się chorób na drzewach. W ostatnich miesiącach pyłowe wiatry sezonowe z Sahary były silne i blokowały dostęp światła słonecznego potrzebnego do wzrostu rośliny. Mało który surowiec pochodzący z Afryki jest w takim stopniu zależny od zmian pogodowych i czynników zewnętrznych, takich jak wylesianie. Na domiar złego mamy tu do czynienia ze swego rodzaju błędnym kołem przyczynowo-skutkowym, ponieważ rolnicy uprawiający kakao w Ganie i Wybrzeżu Kości Słoniowej zajmuje się tym ponad 6 milionów ludzi sami karczują lasy, by zwiększyć obszar swoich upraw. Tymczasem utrata lasów ma wpływ na opady, które są niezbędne do uprawy tej rośliny. Europa odpowiada za ponad 60% światowego spożycia kakao. Jednak dopiero w minionym roku zabroniono na terenie Unii Europejskiej sprzedaży kawy, kakao, oleju palmowego i kauczuku pochodzących z obszarów wylesianych. Prowadzi to do pewnego paradoksu. Choć bardzo realny jest deficyt tych towarów w najbliższej przyszłości, zgodnie z nową dyrektywą Unii Europejskiej, setkom tysięcy ton kawy i kakao przechowywanym w europejskich magazynach grozi zniszczenie. W artykule opisującym tę kwestię, International Exchange ICE, jedna z głównych platform handlu kontraktami terminowymi na kawę i kakao, Stwierdziła, że latem w magazynach posiadających licencje ICE w portach całej Europy przechowywano prawie 200 tysięcy ton metrycznych kakao i 150 tysięcy ton metrycznych ziaren kawy. Same kontrakty terminowe, handel nimi i spekulacje także nakręcają wzrost cen kakao na rynku. Producenci słodyczy nadal posiadają zapasy kupione po starych cenach, jednak na rynku już widać wzrost cen jeśli problem nie zniknie, a wszystko na to wskazuje, w najbliższych miesiącach możemy spodziewać się większych podwyżek. Europejskie media pisały o pierwszych podwyżkach już przy okazji Świąt Wielkanocnych, z którymi wiąże się spory popyt na czekoladowe produkty. Brytyjska firma zajmująca się badaniami konsumenckimi i usługami, Which, ustaliła, że czekoladowe pisanki i zajączki popularnych marek, takich jak Lindt i Toblerone, Kosztowały w tym roku o około 50% więcej. Przedstawiciele firmy Mondelez, producenta m.in. Toblerone, oświadczyli, że w zeszłym roku podnieśli ceny czekolady do 15% i rozważają dodatkowe podwyżki cen, aby pomóc spełnić prognozy wzrostu przychodów na 2024 rok. Takie problemy są jednak niczym w porównaniu z warunkami pracy na plantacjach kakao, na które przez dziesiątki lat zarówno dystrybutorzy, jak i konsumenci przymykali oko. W krajach Afryki Zachodniej uprawą kakao zajmują się całe społeczności, jednak dochód z handlu ziarnami tej rośliny trafia głównie do kieszeni państwa i międzynarodowych korporacji. Rolnikom tymczasem zapewnia się płace poniżej progu ubóstwa. Prowadzi to do szeregu niepokojących zdarzeń, na czele których jest zatrudnianie do pracy milionów dzieci, które na rzecz pomocy przy plantacjach zmuszane są do rezygnacji z edukacji, a w wielu przypadkach także do opuszczenia rodziny w bardzo młodym wieku. Globalne szacunki dotyczące pracy dzieci z 2016 roku wskazują, że jedna piąta wszystkich afrykańskich dzieci zmuszona jest pracować. Co stanowi odsetek ponad dwukrotnie wyższy niż w jakimkolwiek innym regionie. 9% afrykańskich dzieci wykonuje pracę w niebezpiecznych warunkach, co także jest niechlubnym najwyższym wynikiem na tle świata. Struktura wiekowa dzieci pracujących w Afryce jest znacznie młodsza niż gdziekolwiek indziej. 59% dzieci pracujących jest w wieku od 5 do 11 lat. 26% w wieku od 12 do 14 lat i 15% w wieku od 15 do 17 lat. Zdecydowana większość z nich pracuje w rolnictwie, między innymi na plantacjach kakao. Większość pracy dzieci jest nieodpłatna, ponieważ pracują one zwykle w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rodzinnych. Dziękuję za odsłuchanie dzisiejszego komentarza, czytał Sebastian Filipowicz.